rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to to, że dziś zamieniam się w zwykłego rowerzystę, a co lepsze, jeszcze dzisiaj jadę na elektryku i zaraz Wam wytłumaczę wszystko dlaczego. Ubrany w bardzo piękny strój, krótkie spodenki, aż trochę za krótkie. Zwykła koszuleczka, ale na szczęście oczywiście kask i okulary są, więc aż takim typowym rowerzystą nie jestem. Coś z pseudokolarza pozostało. Jadę na elektryku, bo chcę się dzisiaj mało zmęczyć i zobaczymy, jak mało się zmęczę, bo jadę na zawody biegowe, więc to jest dobra okazja, by tego elektryka przetestować. Otrzymałem ten rower w testy, więc oznaczam materiał jako sponsorowany. Na szczęście nie mam żadnych wytycznych przekazanych co do tego roweru, więc będę chciał Wam otwarcie powiedzieć, jak tak tani rower elektryczny się sprawuje. Koszt jego katalogowo jest około 4000. Po zniżkach, kodach z Veloberdem jest to nieco taniej. Jakieś $60 możecie zaoszczędzić. Niestety prosiłem o jak największy rozmiar i z tego co wiem, największy możliwy rozmiar tutaj to jest na kole 29 cali i rama 19, a ja otrzymałem rozmiar na kole 27,5 cala, rozmiar ramy 18, gdzie jak widać sztyca jest bardzo mocno wyciągnięta, a mimo tego i tak jeszcze za mało, siodełko powinno mieć nieco wyżej, bo kolana się za bardzo uginają. Ja wiem, że wschodni rynek jest nieco mniejszy, jeżeli chodzi o wysokość, ale no niestety i tak ta 19 byłaby na mnie przymała, bo to tylko jest 2,5 cm różnica, a brakuje mi około 5. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany w ogóle kupnem takiego roweru, to myślę, że maksymalnie no 1,80 m przy kole 29 rama 19. A przy kole 27,5 rama 18, to myślę tak 1,75 m też byłoby w miarę optymalnie. To co dzisiaj jedną ważniejszą rzecz, co chcę sprawdzić, to to, jak długo ten elektryk wytrzyma na pełnym ładowaniu i przy prędkości średniej 25 km na godzinę. Dzisiaj nie mam żadnych liczników, żadnych Garminów IGP Sport. Co najwyżej korzystam z zegarka i on zarejestruje całą dzisiejszą aktywność, choć będzie ona podzielona, bo jadę najpierw 25 km do Osięcin, gdzie tam się odbędzie bieg 10-kilometrowy i stamtąd będę sobie wracał też rowerkiem i będę chciał go rozładować na maksa. Więc zobaczymy, ile kilometrów dzisiaj na nim zrobię. Mam nadzieję, że chociaż te 50. Oczywiście tryb 25 km to jest zgodny z przepisami prawa, ale elektryka można w dosyć prosty sposób odblokować. Jest menu ukryte, gdzie można parę rzeczy zmodyfikować i tam na przykład odbezpieczyć go do 32 km na godzinę. Ale ja jadę zgodnie z przepisami 25 km, więc zobaczymy, jak to będzie. O, góreczka i sobie mocniej wspomaga. Pierwsze wrażenia są takie, że fajny jest efekt tego przyspieszenia, jak już on w ogóle zacznie działać, bo nie działa on od pierwszego obrotu korbą. Niestety parę razy trzeba przekręcić, żeby on załapał, ale później jak już osiągniemy tą maksymalną prędkość 25 km na godzinę, to już jakoś to idzie. Idzie to wtedy bardzo delikatnie, oczywiście pedałować trzeba, aczkolwiek w zestawie jest manetka do odblokowania, że zamiast tych gripów, chwytów, co tutaj są zamontowane, można zamontować sobie maneteczkę i można w ogóle jechać bez pedałowania. O, pod górkę to idzie. Przyznam szczerze, że na płaskim, jak już się osiągnie ten efekt 25 km na godzinę, to tak jakby w ogóle tego wspomagania nie było. Tak jakoś, raczej wspomaga oczywiście, bo jadę sobie leciutko tym rowerem, ale jakby tak było trochę inaczej. Jeżeli chodzi o samo rozpakowanie, to rower przychodzi w kartonie, bardzo twardym i ciężkim kartonie. Tego na początku wydawało mi się, że ten rower jest bardzo, bardzo ciężki, aczkolwiek po jego złożeniu myślę, że waga osiąga jakieś 22 kg, ale to oczywiście sprawdzę.
bardzo dobrze zabezpieczony. Przyszedł do mnie z chyba polskiej dystrybucji. Nie musiałem za długo czekać od momentu zaakceptowania wysyłki, więc nie szedł on bezpośrednio z Chin, więc nie trzeba było dodatkowo opłacać cła, co jest na pewno dużym plusem. I samo składanie roweru wygląda praktycznie tak samo jak złożenie nowego roweru, czyli trzeba po prostu wziąć i przypiąć koło, dokręcić, przypiąć kierownicę, przykręcić kierownicę, wszystko podokręcać, delikatnie wyregulować. Tutaj akurat przyznam szczerze, że największym problemem były hamulce, ale hamulce to z reguły jest standardowy problem, że nie idzie tego zawsze jakoś tam idealnie, że nie zawsze od samego początku jest to idealnie wyregulowane, ale przyznam szczerze, że mile mnie zaskoczyło. Myślałem, że będzie gorzej. Przebiegło to w miarę pomyślnie, bez jakichś najmniejszych problemów. Rower wizualnie, jak dla mnie, jest nawet fajny, bo ja lubię akurat takie kolorki. Jest w czarnym macie z fluo wstawkami, co mi się osobiście to bardzo podoba. Bateria zamontowana standardowo na ramię, silnik jest z tyłu, moc zgodna z przepisami to 250 W. Bateria chyba 11, ale oczywiście z racji tego, że jest to tani elektryk, to ma on pewnego stopniu ograniczenia, a mianowicie chociażby odnośnie wspomagania. Tutaj z tymi tańszymi elektrykami jest tak, że w zależności od trybu wspomagania, tam powiedzmy 1, 2, 3, 4, 5, na każdym z tych trybów wspomaga on nas do pewnej prędkości. Czyli chyba tam jedynka to jest 12 km, dwójka 15 i tak dalej. Więc nie ma tak, że włączymy sobie powiedzmy tryb turbo, jak to jest w wyższej klasy elektryka, i jedziemy sobie prędkością, jaką chcemy. Tu jest tak, że właśnie musimy sobie wybrać tryb, z jaką prędkością maksymalną chcemy jechać, i on nas momentalnie wspomaga, przyspiesza do tej prędkości i później już jedziemy cały czas stale tą prędkością. Przyznam szczerze, że na razie jest dosyć przyjemnie, mimo tego, że jadę dzisiaj bez pampersa. To jedna z takich moich pierwszych przejażdżek od dłuższego czasu. To siodełko jest dosyć wygodne, miękkie, dosyć szerokie, więc naprawdę spoko. To, że rower jest za mały, jest to odczuwalne, ale myślę, że jak raz się przemęczę na troszeczkę przy małym rowerze, to nic się nie stanie. Zachowałem się dzisiaj jak naprawdę typowy rowerzysta, bo jestem bardziej przygotowany na bieg niż na jazdę na rowerze. I nie dość, że jadę w pedałach platformowych, to jeszcze nie mam żadnych akcesoriów, ani zapasowej dętki, ani pompki, ani ewentualnie nawet klucza, żeby coś dokręcić, ale mam nadzieję, że nie spotka mnie dzisiaj żadna przygoda, bo będę musiał dzwonić do małżonki albo do telefon do przyjaciela, żeby po prostu ktoś mnie odebrał po drodze. Mam nadzieję, że chociaż te 25 km dzisiaj do biegu tam jakoś przejadę, bo nie chciałbym się spóźnić. Bieg zaczyna się o 11, ale do 10 jest odbiór pakietów, więc wyjechałem o 8.30. Mam dokładnie 25 km, więc 25 km jadę cały czas. Powinienem się wyrobić. Jeszcze będę miał pół godziny zapasu, więc spoko. Za moment czeka mnie góreczka, więc zobaczymy, jak on sobie poradzi na tej górce. Czy też będzie wspomagał cały czas do 25 km na godzinę, czy jednak troszeczkę opadnie z sił i ta prędkość delikatnie spadnie. Dobra, podjazd zaczął się niewielki. Ma może średnio jakieś 2-3% nachylenia. I cały czas prędkość sobie idzie 25 km na godzinę. Nie czuję w ogóle, żebym jechał pod górkę, więc spoko, fajnie. Siema. O, pan się musi męczyć pod wiatr, a ja sobie jadę, nie dość, że z wiatrem, to jeszcze ze wspomaganiem. Zaraz będzie godzinka i właśnie powoli wbija 25 km. Mniej więcej to, co jest na moim zegarku, pokazuje też to samo na liczniku tutaj wmontowanym. Zbliżam się do miejscowości Osięciny, gdzie zaraz poszukam stadionu. Jak widać, jest nadal cały czas 5 kresek naładowania baterii. Więc w tą stronę akurat rower nie miał za dużego zadania,
bo było z wiatrem i tak naprawdę przy moim wytrenowaniu bez wspomagania jechałbym tylko ciut wolniej, przykładowo na tym rowerze. Na innym typie na pewno dużo, dużo szybciej. Ale cały czas czułem, że to wspomaganie w jakimś stopniu tam działało. Specjalnie parę razy wyłączyłem wspomaganie, żeby zobaczyć, czy faktycznie w ogóle coś wspomaga. Dojechało mi się bardzo, bardzo leciutko, ale jednak wspomaganie działało. Dobra, szukam stadionu, na którym się rozpocznie cała ta impreza i będę wracał pod wiatr, więc będzie nieco większe zadanie i zobaczymy, ile kilometrów zrobię na tym rowerze na jednym ładowaniu. O, jaka piękna maździnka, taka mi się marzy. Bieg zaliczony. Dosyć dobre tempo. Dzisiaj 4:09. Na prawie 10 km zabrakło 100 metrów. Teoretycznie mogłem dobiec tą setkę, by mi tam na Strawie zaliczyło, ale mówi się trudno. Jedzie się dalej. Czas na rozjazd. Zobaczymy, jak to będzie. Stan licznika się automatycznie wyzerował, więc już mam kilometr za sobą. Teraz trasa bardziej pod wiatr, więc rower będzie miał ciężej. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi i na ile kilometrów wystarczy dzisiejsze pełne naładowanie. Dobra, mija już powoli 35 km i delikatnie czasami jedna kreska spada, chociaż ona się jeszcze cofa, jeżeli jedzie po płaskim, ale jak ma już jakiś podjazd, czy musi przyspieszyć, to już ta jedna kreska pokazuje czasami mniej. Czyli 35 razy 5 to jest 175 km. To byłby bardzo duży wynik, ale no wątpię, że chyba tyle zrobię na pewnym naładowaniu. Mam nadzieję trochę, że nie, bo nie mam dzisiaj tyle czasu. Raczej to miała być przejażdżka gdzieś na około 100 km albo i mniej. Ale jak tak, to mnie bardzo, bardzo zaskoczy. Zobaczymy. Na razie jadę i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ile kilometrów uda się dzisiaj uzyskać na jednym ładowaniu. Zaraz będę odbijał w prawo bardziej pod wiatr, więc chyba ten zasięg będzie troszeczkę spadać. Szkoda, że nie pokazuję właśnie, ile pozostało w zasięgu na jednym ładowaniu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale Armagedon, dobrze, że ja sobie dzisiaj jadę rowerem, nie samochodem. Ale ja cię kręcę. Masakra jakaś. A tutaj też z rowerkami normalnie jeżdżą. Ale ja cię kręcę. I z drugiej strony to samo. Tu na tym przejeździe jest segment. Ciekawe, czy uda mi się go zdobyć na elektryko. Nie wiem, jaki tam jest czas. Dobra, mamy już łącznie zrobione 50 km i powoli już zostają 3 kreski. Czyli teraz ta bateria zużywa się troszeczkę mniej. Na pewno głównym czynnikiem jest to, że właśnie jadę pod wiatr, zresztą jak widać. Ale no, zobaczymy. 50 km póki co, no szacun, bo obstawiałem, że zrobię może 50-60 km. Łącznie, a na razie jest 50-60 km. Na razie jest 50 km i jeszcze ponad połowę baterii.
radość tego płaskiego. Czas w końcu sprawdzić ten rower na podjeździe. Zobaczymy, jak się kula pod górę. To jedna z największych górek. Jakieś 65 metrów przewyższenia. Największym w momencie to będzie 13%, więc czas start, a jest segment, więc zobaczymy, może koma się uda zrobić. I były dwie kreski, a już się zrobiła jedna. Nieładnie, nieładnie. I tylko 15 na godzinę. I troszkę jakbym więcej siły wkładał niż normalnie. Ten dźwięk taki konkretny, taki to będzie największy kąt, może ja sobie rzucę na małą, na pewności. No, jedziesz, dajesz. O, aż boksuje koło momentami. 8 na godzinę. No nie ma lekko ten rower teraz, nie ma lekko. Dobra. Najgorszy moment minął. Teraz pod góreczkę rozwija się 12 na godzinę. Nie, no rozładowało się. Masakra. Ale ciężko. Ja pierdzielę. Jeszcze łańcuch spadł, masakra. Tak ładnie żarło i zdechło. Ile mamy kilometrów? 42 plus jakieś 27 to jest 70 km. No to nie jest źle, nie jest źle. A dobrze wcale. Zakaz był, ale musiał się znaleźć jakiś delikwent. Dobra, łańcuch założony. Myślę, że jak go odpalę jeszcze. Odpalę czy nie odpalę? Nie odpalę. Ajajajajaj. To wracam o własnych siłach. Dobrze, że mam niedaleko. O, jeszcze jest szansa. Patrz ta. Wyłączyłem baterię i włączyłem i jeszcze dwie kreski pokazuję. Dobra, to jadę jeszcze pojechać po płaskim, już go nie będę męczył. Dobra, wstępnie czas podsumować dzisiejszą jazdę. Jestem trochę zaskoczony, że udało mi się zrobić aż 70 km. Bardziej szacowałem, że to będzie jakieś 50-60. Pokazuje mi teraz, że jadę na jednej kresce i powiem szczerze, że jest to już tak aby. Czuć, że już nie jest tak zrywny, tak zwinny jak wcześniej, jak przy nawet dwóch kreskach, ale jeszcze jakoś się kula, coś tam wspomaga, więc spokojnie jeszcze te parę kilometrów do domu dojadę. Na płaskim dał sobie znakomicie radę, na podjeździe już trochę odstał. Ale myślę, że nie byłoby problemu z podjechaniem, jakby była trochę jeszcze bardziej naładowana bateria. Dziękuję. 40. Kurwa, jak jadę? No jak mam jechać? Co do komponentów zastosowanych w tym rowerze, no to jest tu tanio. Nie da się ukryć, że jest to tanio. Jest to rower na wolnobiegu, na... Nie za jakichś super mocnych kołach, bo nie są one nawet kapsulowane. Hamulce tarczowe, mechaniczne, nie hydrauliczne. Aczkolwiek jest to delikatny plus. O, tu plus. Plus się rozładował. Bo
te hamulce są połączone tutaj z całym tym mechanizmem, z całym układem elektrycznym, więc tutaj jest automatyczne odcięcie wspomagania, więc to też jest jakiś tam plus. O, teraz test roweru bez wspomagania. No, powiem szczerze, że jest ciężko. Już prędkość pewnie, prędkość mi pokazuje 20 km na godzinę i jest ciężko. No nie da się ukryć, rower lekki nie jest. O, teraz jeszcze pod góreczkę. No. Dobrze, że do domu mam już niedaleko. Kurde, mógłby się włączyć jeszcze na chwilę. No teraz włączenie i wyłączenie baterii już nie pomogło, niestety. Nie wiem jak z rowerem przy dłuższym użytkowaniu, jak się sprawdzi, jak dokładnie jest z systemem gwarancyjnym. Kwota 4000 to nie jest mało, nie jest dużo. Aczkolwiek jak na rower elektryczny jest to bardzo mało. Większość już takich, załóżmy, że markowych, zaczyna od się o 5-6 tysięcy. Fakt, że będzie troszeczkę może na lepszych komponentach. Ale będzie. Przepraszam. O, dziękuję. Ci, co poszukują taniego elektryka, sami muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać mniej po kosztach, że tak powiem, bo no czasami za 4 tysiące to można podostać zwykły rower na podobnym osprzęcie. A już taki bardziej markowy, no to 5-6 tysięcy. Plusem jest to, że kupując gdzieś rower markowy w sklepie stacjonarnym, na pewno będzie lepsza gwarancja w razie czego. Tutaj sam osobiście nie wiem, jak to by było, jakby coś się podziało poważniejszego, jak producent podchodzi do tematu. Na pewno jakoś gwarancja jest, no bo w końcu rower nowy jest zakupiony. Jest rozpisane, co ile obejmuje gwarancja i to jest tak dziwnie, bo na jedną rzecz jest powiedzmy 3 lata, na drugą 2, na trzecią rok, na pedały na przykład chyba 6 miesięcy, tak trochę dziwnie, ale jakaś tam gwarancja jest. A w sklepie stacjonarnym wiadomo, przychodzi się, zgłasza się, to i to się popsuło, no i to trzeba naprawić. Powiem szczerze, że no, jadę niecałe 20 km na godzinę. Jest ciężko, jest ciężko, więc na koniec jeszcze taki wysiłek. A, wicher wieje, dobra, ale jakiś bez większych przygód na szczęście. Cały osprzęt się sprawdził. Osprzęt zastosowany w takim rowerze jest to oczywiście wszystko do jazdy takiej rekreacyjnej. W jakichś cięższych terenach raczej ten rower nie jest przeznaczony, czyli bardziej na jakieś ubite drogi, utwardzone. Amortyzator posiada blokadę skoku widelca. No jak dla mnie, no to jest to rower typowo do jazdy rekreacyjnej, niekoniecznie po lesie. Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym rowerze, jak wam się podobał ten odcinek. Mnie rower zaskoczył. A pytanie, czy was? Dobra, już kończę. Lecę do domu, zjeść obiad. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.